Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować mój nowy model. Jest to model WPL w wersji C24. Skala tego modelu to 1 do 16. Model zamówiłem sobie na stronie banggood.com. Cena tego modelu oscyluje na wysokości gdzieś tam 150-160 zł. Zależnie od wersji. Ja zamówiłem go sobie w wersji RTR, czyli gotowy do jazdy zaraz po wyjęciu z pudełka. Występuje on również w wersji kit. W wersji kit nie dostajemy aparatury, ale dostajemy za to takie oto, mniej więcej takiej wielkości, serwo. Moja wersja, jak już wspomniałem, jest to wersja RTR. Czyli można od razu modelem jeździć po wyjęciu go z pudełka. Jak on tutaj jest zbudowany? Zobaczcie sobie, tutaj mamy z tyłu pokrywę, którą możemy sobie zdjąć. Z tyłu mamy również pod tą budą, taką paką, ukryty pakiecik. Pakiet jest 600 mAh, 6 V. Przepraszam, 700 mAh, 6 V. Jest to pakiet niklowo-kadmowy. Tu sobie to zamkniemy, o. Co jeszcze tutaj dostajemy do tego modelu w pudełeczku? Mamy tutaj śrubokręcik. Mamy tutaj bardzo prostą ładowarkę USB. Oczywiście jest też instrukcja, jak należy to poskładać, ponieważ model przychodzi, jest to niby model RTR, ale on przychodzi rozłożony. To znaczy tą tylną pokrywę bagażnika należy sobie złożyć, szybki należy włożyć, tutaj ta tylna szybka też jest uchylna, klameczki sobie montujemy, śrubki przykręcamy i w tym momencie ta szybka jest uchylna. Jest to taki bajer tak naprawdę, ale może mi się w przyszłości przydać, zaraz Wam powiem dlaczego. Naklejeczki do oklejenia modelu WPLC. I co tu jeszcze mamy? W zestawie również dostajemy tutaj dwie zapasowe linki. I to w zasadzie by było na tyle. Teraz Wam troszeczkę opowiem o budowie tego modelu. Model w większości jest wykonany z plastiku. Tutaj mamy, jak go odwrócimy, włącznik modelu. Tutaj mamy regulację zbieżności. No i to w zasadzie tyle po podłączeniu pakietu. Oczywiście dostajemy do niego aparaturę bardzo prostą. Najzwyklejsza taka. Żadnych tutaj cudów nie ma, regulacji, niczego tutaj nie ma. Jest tylko włącznik. Odwracamy sobie model, włączamy go. I to w zasadzie tyle. I co, jak to wygląda w wersji RTR? No niestety serwo nie jest proporcjonalne, jest to tylko 0,1. Gaz jest proporcjonalny, czyli naciskamy sobie leciutko, model jedzie powolutku, naciskamy do końca, model nam przyspiesza. I powiem szczerze, jest to największa bolączka tego modelu, ten nieszczęsny gaz, ponieważ no zobaczcie. Brzęczy to tutaj nam okropnie. Dlatego lepszym wyborem, jeżeli byście się zdecydowali na ten model, jest wersja kit. W niej co prawda nie dostajemy odbiornika ani aparatury, ale dostajemy takie oto zwykłe serwo, prawdopodobnie w wersji mini. Ja również mam zamiar przerobić sobie ten skręt na normalne serwo. Mam również tutaj regulator obrotów 60-amperowy szczotkowy, a jeszcze zapomniałem dodać, model wyposażony jest w silnik szczotkowy o rozmiarze 180, czyli jest to taki malutki silniczek. Tu jeszcze pokażę, o, tu on jest ukryty pod podwoziem. Tutaj mamy wały przód, tył, mosty plastikowe. W mostach niestety są plastikowe kółka, czyli te tryby wszystkie. Ja sobie zamówiłem od razu cały tylny tutaj wał, może tylną oś z metalowymi zębami oraz w zestawie dostajemy coś takiego.
czyli tą część, która wchodzi nam tutaj z wału do tylnego dyferencjału. Dostajemy oczywiście dwa takie egzemplarze. Tak by to wyglądało. I zamówiłem sobie również do niego metalowe wały. Tak. No i co? Co ja tu mogę jeszcze o tym modelu powiedzieć? Model wygląda naprawdę super. O, tak sobie to złożymy. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Wygląd jest naprawdę ekstra. A, jak już wcześniej wspominałem, model przyszedł nieposkładany. Czyli lusterka, były wycieraczki, te klamki, tutaj ten wlot, nazwijmy to, powietrza, progi, to wszystko trzeba było sobie skręcić. On przeszedł tylko tutaj, karoseria była w całości i cały ten tył, te wszystkie, jak wspominałem, klamki, lusterka, plus kierunkowskazy tutaj z przodu, trzeba było sobie samemu to wszystko założyć. Tylne lampy tak samo, tutaj były naklejeczki, kolorki, tak, pod tylnymi światłami. I z przodu tak samo przy kierunkowskazach, takie oto o, pomarańczowe, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, pomarańczowe kolorki kierunkowskazów. No i co? Model w skali 1:16. No model to jest troszeczkę za dużo powiedziane, ponieważ tak naprawdę no jest to zabawka, nie jest to taki prawdziwy model. No nie spodziewajcie się, że za cenę 150-160 zł dostaniecie model w 100%. No jest to zabawka, ale możemy sobie tą zabaweczkę przerobić. Tak jak ja już tu wspominałem, jest wersja kit do kupienia, która ma zwykłe takie serwo, jeszcze raz to pokażę. W wersji bodajże jest to mikro, to ja mam serwo na 100% mikro, ale tu w tym modelu prawdopodobnie w wersji kit też jest mikro i na pewno ten skręt będzie lepiej działał. Wydaje mi się, że w wersji kit nie ma regulatora obrotów. Ja na szczęście mam, także ja sobie to całe tutaj przerobię. Odbiornik też tam jakiś mam, radiolinka, także to sobie wykorzystam, aparatury to też tam mam, to nie jest problem. W kicie niestety nie ma odbiornika, nie ma aparatury, nie ma regulatora obrotów. Jest tylko to serwo zwykłe i model trzeba sobie złożyć samemu, ale wydaje mi się, że wersja kit jest ciekawszym rozwiązaniem, no ponieważ od razu możemy sobie tutaj wrzucić elektronikę taką, jaką chcemy, no i mamy to serwo proporcjonalne, tak? A tutaj no niestety nie mamy tego serwo, jest to zero-jedynkowe i zobaczcie sobie. No jest to takie, powiem szczerze, no nie za fajne, to mi się tak, no nie podoba mi się to, ale dla mnie to nie jest problem, ja lubię grzebać, lubię przerabiać, także myślę, że sobie to zrobię, przerobię w jakimś tam najbliższym czasie i tyle. Ale co jest fajne w tym modelu? Słuchajcie, fajne jest to, że możemy sobie dokupić do tego modelu części zamienne, co w zasadzie w zabawkach nie występuje, i możemy również kupić sobie części tutaj tuningowe. Tak jak ja wam tu pokazywałem, ja sobie na przykład zamówiłem od razu metalowe wały z silnika do mostów i kupiłem sobie od razu tutaj te ośki z metalowymi dyferencjałami. Oprócz tego w zasadzie każdą część zawieszenia możemy sobie wymienić na metalową. Te wszystkie linki tutaj, tak, górne, dolne, z przodu, z tyłu. Mosty również możemy kupić metalowe, ponieważ one w standardzie są plastikowe, możemy je zamówić metalowe. Czy gra jest warta świeczki? No tego nie wiem. Mój syn jeździł tym modelem gdzieś tam, no nie wiem, z 10 minut na tym pakiecie. Ten pakiet ciągle się nie rozładował. Jak sobie, możecie sobie zobaczyć, on ciągle działa, a był naładowany do pełna i ciągle, no tutaj ten model jeździ. Także 10 minut jazdy plus teraz, co tam pokazuje, model jest włączony. Myślę, że to jest dobry wynik, jak na 700 mAh. Właściwości terenowe tego modelu no jeszcze nie sprawdzałem, ale nie spodziewam się tutaj jakichś cudów, ponieważ no raz, że skala jest bardzo mała. O, tu mi coś, a już mi widzę, odpadło mi to. Zaraz to sobie, o, źle założone, już jest ok. Właściwości terenowe, no cudów bym się nie spodziewał, jest to mała skala, ale do jakiejś takiej zabawy gdzieś tam na podwórku, na jakichś kamyczkach, w takiej wersji on spokojnie daje radę. Także nie musicie się tutaj obawiać, że ten samochód nie pojedzie, bo pojedzie i to jeździ całkiem fajnie.
Mój syn nim jeździł i jest bardzo zadowolony. Raz, że mu się bardzo podoba, a dwa, no, jeździ super. Pod koniec tego filmiku będzie krótkie nagranie, tam dosłownie minutka, jak tam syn sobie jeździł po podwórku, po kostce, plus tam jakieś malutkie kamyczki w ogrodzie, także sobie zobaczycie. No i co? Żeby tutaj polepszyć te właściwości terenowe, no to będą niestety konieczne modyfikacje, dlatego jeżeli się zastanawiacie nad tym modelem, byście chcieli taki model sobie sprawić jako taka zabaweczka gdzieś tam do lajtowej jazdy, to no niestety będzie tu konieczne, znaczy niestety, no ja bym, powiem szczerze, teraz to bym wybrał kita, no troszeczkę się pospieszyłem, wybrałem wersji RTR, no to był mój błąd, ponieważ no ten ster jest od razu do przerobienia, zresztą i tak to będę przerabiał, a tam można było sobie, nie wiem, z 20 zł zaoszczędzić, no. No fakt, że trzeba dokupić regulator obrotów, ja akurat mam, trzeba, serwo jest, trzeba dokupić aparaturę i trzeba dokupić odbiornik zewnętrzny. Ale ja akurat te wszystkie rzeczy mam, więc dla mnie to nie jest problem, a chciałem po prostu mieć ten model, żeby od razu mi jeździł, nie? Także, no tak by to z mojej strony wyglądało, nie? No i co? Planuję również na moim blogu tam zrobić duży wpis o tym modelu, łącznie z wszystkimi częściami zamiennymi, także będziecie mieli wszystkie linki, gdzie można ten model zakupić. Ja, jak wspominałem, ja go kupiłem na Banggood. Wiem, że są dostępne w innych tam sklepach, taniej, drożej. Wiadomo, każdy szuka jak najtaniej. Ja akurat zamówiłem na Banggood, ponieważ no ja lubię ten sklep, dobrze mi się z nimi tam współpracuje, dobrze mi się u nich zakupy robi, nigdy nie miałem żadnych problemów z jakimiś reklamacjami, gwarancją czy tak dalej, także no ja lubię po prostu Banggood, no, no i tyle. Można go kupić gdzie indziej, ale no jak już mówiłem, Banggood dla mnie to jest sklep numer jeden. Okej, no co, myślę, że to by było na tyle na chwilę obecną. Nie wiem, co by wam tu jeszcze dopowiedzieć. Napiszcie w komentarzach, co byście jeszcze chcieli wiedzieć o tym modelu. A, jeszcze tak, ja sobie wymyśliłem coś takiego. Jak ja sobie go przerobię, to tutaj, słuchajcie, o, tu sobie po prostu ten regulator obrotów gdzieś tam ukryję. Pakiecik, myślę, też tu dam w tym momencie 2S, bo tu jest 600, 700 mAh, 6 V. Są to po prostu tam cztery ogniwa połączone szeregowo, 1,5-woltowe i to nam w tym momencie daje 6 V. Ja sobie wrzucę pakiecik 2S, mam tam jakiś malutki taki Li-ion, 1500 mAh. A, jeszcze jedna rzecz chciałem wam powiedzieć. Słuchajcie, na internecie można sobie pościągać części do wydrukowania samodzielnego. Można sobie na przykład samemu wydrukować, jeżeli ktoś ma dostęp do drukarki 3D lub ma drukarkę 3D, albo ktoś tam znajomy ma możliwość wydrukowania, to można sobie tutaj na przykład jako jedna z modyfikacji wydrukować mocowanie dla dwóch silników. Na Banggood można kupić dwa silniki N20 i w tym momencie ten model ma dużo większą moc. I w tym momencie jeden silnik sobie podłączamy pod jeden wał, drugi pod drugi wał, regulator obrotów, jeden spokojnie to obsłuży, także mój kolega Adrian tak właśnie zrobił, wyszło mu to bardzo fajnie i ten model po prostu w tym momencie super się sprawuje. Aczkolwiek no pamiętajcie, no jest to tak naprawdę zabaweczka, nie jest to model taki prawdziwy. A zaraz zaczekajcie, ja wam przyniosę MSTC MX-a, zobaczycie sobie porównanie tych dwóch modeli, skala 1.10 do 1.16, także zaraz wracam. No, mniej więcej tak by to wyglądało, słuchajcie, tu macie model MSTC MX, skala 1.10, tu macie model WPLC24, także no jest różnica duża, jest dużo mniejszy ten model, ale no tak jak mówiłem, no jest to skala 1 do 16, nie 1.10, a szkoda, bo 1.10 taki no byłby naprawdę tutaj bardzo ciekawy. Tu jeszcze w środku, o może pokażę, jest też środek zrobiony, taki jakiś prowizoryczny. Kierownica jest, jakieś tam foteliki, także jakiegoś tam małego ludka może by się udało wstawić, żeby ten samochodzik wyglądał tak bardziej realistycznie. Znaczy generalnie on i tak wygląda bardzo fajnie, bo jest tutaj odwzorowanie bodajże Toyoty. Także tak by to wyglądało. Ok, piszcie w komentarzu, co byście się jeszcze chcieli dowiedzieć o tym modelu, czy jeszcze coś tu omówić, dopowiedzieć, opisać, pokazać, także tak by to wyglądało. Postaram się nagrać jakąś tam jazdę, może w jakimś tam terenie, gdzieś tutaj niedaleko mnie są jakieś tam góreczki, jakieś tam piaski, jak sobie ten modelik
poradzi, ale no nie spodziewałbym się tu jakiejś rewelacji, że wow, super, no za te pieniądze ta skala po prostu będzie jakiś tam, nie wiem, no wymiatał, no bo to jest zabawka tak naprawdę, także z tym się trzeba liczyć, ale zabawka no w fajnych pieniądzach, myślę, można sobie tu ją modyfikować dowolnie, także no ciekawa sprawa, myślę. Okej, pozdrawiam, to by było na tyle, zapraszam do następnego filmiku.